Kolebka ludzkości. Afryka. A jeśli nie, czasami, by zrozumieć swoją teraźniejszość, trzeba wrócić do przeszłości, a tym razem rzeczy mogą potoczyć się inaczej niż ci się wydawało. 1944 trwają najcięższe walki II wojny światowej i jedną z ostatnich rzeczy jest zwracanie uwagi na historyczne odkrycia. Tymczasem w Pyrgos Vasilis w Grecji okupacyjne siły niemieckie, budując bunkier, znajdują starożytną, ząbkowaną dolną szczękę. I tyle. Szczęka leży zapomniana przez dziesięciolecia. Do momentu, gdy w 2012 roku do pradawnej kości dołącza skamieniały ząb przetrzonowy, odkryty w azmaka w Bułgarii. Badania ujawniają, że stworzenie to ma cechy charakterystyczne dla istoty tuż po rozdzieleniu się linii szympansów i ludzi. Okazuje się też, że szczątki z Bałkanów, nazwane potocznie El Greco, są starsze o kilkaset tysięcy lat od najstarszych dotąd znanych szczątków przedczłowieka z czadu w Afryce. 7 milionów 200 tysięcy lat temu. Wskutek zmian klimatu nazwanego kryzysem Messeńskim, Morze Śródziemne całkowicie wysycha. Bałkany i dzisiejszy basen Morza Śródziemnego porasta sawanna. Żyją tu żyrafy, gazele, antylopy, nosorożce i wiele innych zwierząt dziś znanych z terenów Afryki. Nil płynie aż do Sycylii, łącząc się z Dunajem. W tym samym czasie Sahara dopiero powstaje. Właśnie te zmiany mogą mieć zasadnicze znaczenie dla rozdzielenia się linii rodowych człowieka i szympansa. To wówczas niektórzy z potomków El Greco mogą emigrować do Afryki. A ci, którzy pozostają w rejonie obecnego Morza Śródziemnego, rozprzestrzeniają się po Europie i Azji. To oni właśnie mogą ewoluować w neandertalczyków, denisowian i innych wczesnych ludzi znanych z tych obszarów geograficznych, a którzy są obecnie bezpośrednio spokrewnieni z ludźmi pochodzenia europejskiego i azjatyckiego. Czy różnice w kolorze skóry, oczu i włosów ludzi pomiędzy Afryką a Europą i Azją są tego efektem? Czy wyjaśniałby to brak DNA Neandertalczyków u pierwotnych mieszkańców Afryki? Czy to właśnie El Greco jest odpowiedzią na te pytania? 6,5 miliona lat temu Kreta to czas uważany za początek ewolucji bezpośrednich przodków człowieka współczesnego. Kim było to stworzenie? Czy było pierwszym przedstawicielem istot poruszających się na dwóch nogach? Skąd się wywodziło? Czy było spokrewnione z El Greco? Te dwa ślady odkryte przez zespół doktora Gerarda Gerlińskiego w północno-zachodniej części Krety w 2017 roku różnią się od tych z innych stanowisk na świecie. Inne homininy miały zdolność przywodzenia i odwodzenia dużego palucha w stopie. Kiedy przemieszczały się po ziemi, paluch znajdował się tuż przy osi stopy. Natomiast podczas wspinania się na drzewa, stopa znów stawała się chwytna dzięki możliwości odwodzenia palucha. Istoty, które zostawiły ślady na krecie, miały w przedniej części stopy anatomię podobną do ludzkiej, gdzie duży paluch był skierowany ku przodowi. Jednak jej tył znacznie się różni od znanego nam kształtu. Piąta jest wąska i krótka. Poziom wody w Morzu Śródziemnym jest wówczas na tyle niski, że dzisiejsza wysepka Trachilos jest połączona z Grecją Kontynentalną w okolicach Peloponezu. Te dwunożne stworzenia mogły dostać się na teren obecnej wyspy poprzez pomost lądowy z pobliskiego lądu bałkańskiego, gdzie chwilę wcześniej żył El Greco. Jedno jest pewne. Gdy dotarły na Kretę, były już istotami dwunożnymi i wędrowały po Krecie 2,5 miliona lat wcześniej niż Australopiteki odnalezione w Laetoli w Tanzanii w Afryce. Z Wisły lodowiec pokrywa ogromną część półkuli północnej. W Europie cofa się i wkrada ponownie nawet po Karpaty. Resztę lądu porasta tundra, na której żyją mamuty, nosorożce włochate, niedźwiedzie jaskiniowe, piżmowoły i jelenie olbrzymie. W scenerii wiecznej zimy rządy sprawują drapieżniki takie jak tygrysy szablozębne, niedźwiedzie i lwy jaskiniowe. A jednak w tych trudnych warunkach żyją istoty potrafiące rozpalać ogniska, używające ubrań, a nawet potrafiące żeglować. Wykorzystują każde ocieplenie klimatu do rozwoju, który przerywa ponowne wkroczenie lądolodów głąb Europy. Jednak nasuwające się okresowo lodowce skandynawskie pokrywają duży obszar środkowej Europy grubymi nawarstwieniami morenowymi w części północnej. A w części południowej, gdzie lodowce skandynawskie nie sięgają, odkładają się wielometrowe osady pyłowe lub na w dolinach rzecznych. Z tego powodu artefakty z tego okresu są odkrywane bardzo rzadko i na ogół przypadkowo, podczas przeszukiwania głębokich odkrywek, miejsc erozji rzecznej czy badań osadów jaskiniowych. 1991 rok. Gruziński archeolog Dawid Lord Kipanidze natrafia na szczątki wczesnego homonida. W przeciągu dekady światło dzienne ujrzy pięć doskonale zachowanych czaszek oraz niemal kompletny szkielet. Światu ukazuje się Homo georgicus, zwany także człowiekiem z Dmanisi. Jest niewysoki. Ma około 150 cm wzrostu i wydłużoną szczękę, która nadaje mu nieco małpi wygląd. Oraz niewielki mózg. Z łatwością spina się po drzewach, ale maszeruje i biega w pozycji wyprostowanej. Jest jednak na tyle inteligentny, by sprawnie posługiwać się prymitywnymi narzędziami. Świadczą o tym odnalezione w pobliżu szczątków bazaltowe i kwarcowe czopery narzędzia wykonane z otoczaków, kamieni rzecznych. Człowiek z Dmanisi opiekuje się też słabszymi, schorowanymi. Także on burzy teorię o wyewoluowaniu człowieka z Afryki. Jedna z warstw wulkanicznych w grocie Sima del Elefante kryje szczątki kolejnego najstarszego człowieka kontynentu. Wiek żuchwy oraz kości zwierzęcych i narzędzi z odłupanego krzemienia określono na milion sto do miliona 200 tysięcy lat. Badacze odnajdują tu też kości wymarłych zwierząt oraz krzemienne narzędzia znalezione w tej samej warstwie. Znajdują też kości ssaków ze śladami cięć kamiennymi ostrzami. Kim jest ów przodek człowieka? Koniec lat 90. W jednej z grot Kueva Major archeolodzy odkrywają kolejne kości. Wiek szczątków 30-osobników określają na 780 tysięcy lat. Szczątki wykazują cechy charakterystyczne zarówno dla Homo Erectus, jak i ich następców w Europie, Neandertalczyków. Jednak znalezione kości nie tylko nie odpowiadają znanemu dotychczas gatunkowi Homo erectus, ale są z nimi dalej spokrewnione niż z neandertalczykami, demnisowianami i człowiekiem współczesnym. Naukowcy zatem wyodrębniają nowy podgatunek, Homo antecessor. Żuchwa znaleziona w sima del elefante, zatem też musi należeć do jakiegoś przedstawiciela Homo antecessor. Kim jest Homo antecesor? Wzrostem i proporcjami ciała przypomina człowieka współczesnego. Udoskonala on produkcję narzędzi, opanowuje sztukę polowania i rozniecania ognia. W chwili śmierci, 170 tysięcy lat temu, nie miał 25 lat i był jednym z ostatnich przedstawicieli Homo antecesor. Jak zmarł? Odnaleziona czaszka nie da odpowiedzi. Jednak ta sama jaskinia dostarcza informacji o pojawieniu się i ewolucji jego następcy. Neandertalczyka.